Siemanko, z tej strony Brutus, a dziś chciałem nakręcić taki troszkę inny film, może taki troszkę bardziej sentymentalny dla mnie. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie nie będzie to żadna recenzja, nie będzie to też nic, co do tej pory na tym kanale się pojawiło. Możemy to zaliczyć do serii Brutus o sobie i dziś pokażę wam noże, które są nożami mojego ojca, które miały właściwie na mnie wpływ. Oczywiście nie są to te noże, bo to są noże moje, te, których obecnie używam. To jest Ruike D191 Benchmade Bugout. Dla tych, którzy nie wiedzą, Leatherman Skeletool to jest oczywiście multitool. To są takie rzeczy, których ja używam obecnie, tak? Kaiser Gemini w wersji z mikartą. To są takie noże, których ja obecnie używam. Natomiast kiedyś, jak ta moja miłość do tych noży się zrodziła, to za chwilę zobaczycie właściwie dlaczego. Trochę to sentymentalne, trochę śmieszne, no ale chciałem, żeby taki film powstał, więc go po prostu nakręcam. Pierwszy taki nóż, nie nóż właściwie, który pamiętam z dzieciństwa, który mój ojciec miał, to był właśnie to. To nie jest oczywiście nóż, bo to jest bagnet, który gdzieś tam znalazł, zdaje się, u dziadka za stodołą. Nie wiem dokładnie, jak ta historia wyglądała. On był cały poniszczony. On go odrestaurował. Zrobił właśnie tą rękojeść. Wiem, że pochwę szył kto inny. Szył to jakiś tam też skurorob. No, nieważne, jakiś leather worker. Czy też płatnerz. No i tak to wygląda, jak widzicie, to jest bagnet. No i on tak sobie leżał u nas w domu i ja lubiłem na niego patrzeć. No, nic z nim oczywiście nie robiłem, bo to i ostrości chyba nie ma za bardzo. Zobaczcie, jak jest wyprowadzona krawędź trąca. On raczej nie służył do cięcia, raczej służył do czego innego. No, ale tak pomału, powiedzmy, że wbijał się w tą moją świadomość takiego dzieciaka, bo ja wtedy miałem może 8 lat, coś takiego. No i wtedy sobie uświadomiłem, że na świecie są różne tego typu rzeczy i że to jest fajne i właściwie tak pomału się zakorzeniało we mnie to. No i później mój ojciec wyjechał do Stanów i pojawiły się inne noże. A mianowicie pojawiło się coś takiego. W telewizji też pojawił się przystanek Alaska i oni tam właśnie tak nosili swoje noże w takich skórzanych pouchach na pasku. Prawie każdy facet i mieli takie noże tego typu. Oczywiście to nie jest Buck 110, tylko Leopard. No ale jest to nóż, który no ten nóż naśladował, tak? Ma tutaj duży blade play, to też moja wina, bo jako dzieciak nie znałem się za bardzo na nożach. Ostrości to też tu nie ma za bardzo, no właściwie to jest taki relikt przeszłości. Pewnie jedna z wielu podróbek Baka 110, no ale ja bardzo chciałem mieć ten nóż. Właściwie taki nóż i to był nóż mojego ojca, to znaczy dalej jest, bo on go wozi tam w samochodzie. Natomiast ja miałem swój. Miałem taką wersję on. I to już miałem tam z 11 chyba lat, czy ileś, jak go dostałem. No dla mnie to jest oczywiście taka podróż sentymentalna. Lubiłem ten nóż. Lubiłem się na niego patrzeć, bo miał ten kształt bow i on mi też bardzo imponował wtedy, pamiętam. No i miałem taką moją wersję tego noża, nie? Zawsze chciałem mieć taki duży, ale miałem ten, później dostałem jeszcze jakąś wersję pośrednią, ale ją zgubiłem, więc z dzieciństwa został mi tylko ten i ja już go pokazywałem na kanale. No, tutaj sobie wygrawerowałem nawet tą literkę B. Taki byłem śmieszny i sprytny. No, natomiast no, ten nóż do mnie wrócił już jak byłem dorosły, bo go gdzieś tam znalazłem. No i faktycznie go zacząłem używać i to chyba przez niego ta miłość do noży do mnie wróciła tak naprawdę i się zaczął kanał Brutusa. No to jakoś tak było. No ale dobrze, to jeszcze nie wszystko. Pokażę wam jeszcze inne noże.
Oczywiście u mnie na kanale rządzą noże składane, wiadomo. Jednak ten wpływ na mnie miały właśnie oprócz tego noża, to jeszcze inne. Właśnie takim innym nożem, który jest mojego ojca, jest taki nóż. Ci, którzy się znają na nożach, to wiedzą, że to nie jest zbyt dobry produkt, chociaż jakąś tam ostrość ma. Tylko, że ta stal to jest taka sobie, no ale tutaj zobaczcie, jest rampa, jimping, nawet jest finger choil, no i wycięcia na palce są. No takie rzeczy to ja widziałem tylko w filmach amerykańskich. No i nagle się pojawiło u mnie w domu coś takiego. I to też ojciec przywiózł ze Stanów. Czy tam przyszło to w paczce, już nie pamiętam jak to było, ale to były też lata 90. i byłem po prostu w szoku, nie? Że coś takiego jest. Więc tak pomału we mnie, powiedzmy, ta miłość do noży dojrzewała, a właściwie tak rosła we mnie jeszcze bardziej. Więc tutaj mamy jeszcze taki nożyk. Jeszcze, to znaczy tych noży było więcej. Ja nie wybrałem wszystkich, bo już nawet nie chciałem ojcu wszystkiego zabierać. Ale pokażę wam jeszcze jeden, który miał na mnie ogromny wpływ, a mianowicie jest to coś takiego. W takiej pochwie przyszedł. Wtedy z taką rękojeścią, bardzo ciężki. No i to był taki prawdziwy wow. Znaczy ja wiedziałem, że z tym nożem nic się nie da zrobić, ale uświadomiłem sobie, że ludzie takie rzeczy robią. I byłem po prostu w szoku. Jak widać, ktoś tu nim nawet coś próbował robić. I tu mamy wklęsły szlif. Takie duże amerykańskie Bowie. Również jakaś tam podruba, nie? Hunter z Pakistanu. Teraz to ja wiem, że to nie jest nic takiego wow, super. No ale wtedy to dla mnie było coś naprawdę. To też na mnie ogromny wpływ miał ten nóż. Ogromny, bo i duży jest, nie? I tak fajnie w ręku leży. Myślałem, że nim będzie można rąbać drzewa. No, i pewnie to ja zrobiłem, już nie pamiętam jak to było. Pewnie miał lepszy ten sztych. No 100%. No ale co z tego, jak wiecie, że to jest tylko taka pokazówka, nie? No i wyobraźcie sobie, że to jest kawał mojego dzieciństwa. Jakkolwiek dziwnie chyba to brzmi, no ale faktycznie, nie? To akurat te noże miały na mnie wpływ. Chyba te największe, bo można było je nosić przy sobie, bo były składane. Czegoś takiego czy takiego to bym nie nosił ze sobą w pochwie na pewno. Natomiast to miałem w kieszeni, nosiłem też w tym pouchu, nie? Pamiętam jak dzisiaj, że się jarałem, że będę nosił w pouchu nóż, no i później się okazało, że w ogóle przeszkadza i że to nie jest to, co ja myślałem, że to tylko w telewizji fajnie wygląda. No ale tak, no to było właśnie, to tak się zaczęło, od tego to się zaczęło. Potem pojawiły się dopiero inne noże, te, które widzieliście na kanale, i to też po wielu latach, bo ja na jakiś czas zażegnałem tą swoją miłość do noży, chociaż zawsze tam lubiłem te noże i lubiłem na nie patrzeć, ale jakoś tak nie wczuwałem się tak jak teraz, że jestem takim wielkim miłośnikiem noży, tak? I użytkownikiem, i w ogóle noże. Noże to jest taka duża część mojego życia. Fajnie na to popatrzeć, fajne wspomnienia mam z tym związane. Oczywiście nie chciałem was zanudzić, mam nadzieję, że wam się podobało. Może macie jakieś podobne wspomnienia, z chęcią bym poczytał w komentarzach, jakie są wasze pierwsze wspomnienia związane z nożami. To akurat są moje. Podzieliłem się z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!